Nie ukrywam, że ta wieża wyrównawcza, bo tak chyba oficjalnie się nazywa, jest szczególnie mi bliska, ponieważ ja się wychowałem na ulicy Granicznej zaraz koło tej wieży. Miałem przyjemność kibicować powstaniu tej wieży w latach 70. Jak dziś pamiętam, składanie tej wieży, budowanie czy wciąganie tych części zbiorników na samą górę. Mamy takie plany, zobaczymy, czy uda się zrealizować, natomiast wieża jest tylko elementem całego przedsięwzięcia, które by było z tym związane. Naszym komfortem i w pewnym sensie szczęściem jest to, że żyje projektant tej wieży i wykonawca, pan inżynier Boniakowski, jeśli dobrze pamiętam, z którym mamy na bieżąco kontakt, który jest tak sprawnym, można powiedzieć, inżynierem na emeryturze i ma jeszcze wiele, wiele pomysłów związanych z tym szczególnym, charakterystycznym poza zamkiem dla Ciechanowa obiektem.